Dziedziniec dzikowskiego zamku stał się nie tylko miejscem, gdzie można było skosztować domowych nalewek, ale także okazją do wspólnej nauki i zabawy podczas pikniku Dni dla Natury. Piknik ekoedukacyjny, będący kontynuacją projektu Znak Natury, który realizowany jest w Tarnobrzegu już kilka miesięcy, został zorganizowany z inicjatywy Ligi Ochrony Przyrody we współpracy z miastem Tarnobrzeg oraz Regionalnym Centrum Promocji Obszaru Natura 2000. Piknik ma na celu właśnie edukację i poszerzanie wiedzy właśnie o ochronie przyrody. Wiedza jest, powiedzmy, na dobrym poziomie, ale oczywiście edukacja wymaga ciągłej, powiedzmy, ciągłego odświeżania. Tej edukacji tak naprawdę nigdy za wiele. Ciągle dochodzą jakieś nowe elementy, które należy wdrażać młodym pokoleniom i starszym pokoleniom. No, świat się zmienia, różne zagrożenia w tym naszym lokalnym środowisku czy globalnym nas dotykają, więc warto poznawać te aspekty przyrodnicze. Swoją wiedzę z zakresu przyrody i ekologii mógł sprawdzić każdy, kto przybył w sobotę na dziedziniec Zamku Dzikowskiego. Zadbało o to Nadleśnictwo Nowa Dęba, które specjalnie na tę okazję przygotowało stoisko ekoedukacyjne i grę Koło Fortuny z różnymi pytaniami. Co to jest recykling? Które drzewo iglaste gubi igły na zimę? Czy można myć auta w rzece? Między innymi taką wiedzą musieli wykazać się ochotnicy. No, powiem szczerze, że tragicznie. No. Nie ma co ukrywać, ale nasze dzieci siedzą przy komputerze, siedzą w czterech ścianach i nie mają pojęcia o lesie, o tym, co nas otacza. Często prowadzę zajęcia edukacyjne w lesie i aż wstyd, jak grupa 20 dzieci goni za żabą, krzyczy w niebogłosy: żaba, żaba! A przecież to jest zwykła żaba, która sobie skacze po lesie. Podczas pikniku zaprezentowały się również tarnobrzeskie stowarzyszenia, które na co dzień opiekują się bezdomnymi zwierzętami. Ze swoimi pupilami pojawili się m.in. reprezentanci Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Ogród Świętego Franciszka. Przygotowaliśmy grę w lotki. Możemy porozmawiać na różne tematy. Mamy ulotki, jak porozumiewać się z psem, gdy wyjeżdżamy na wakacje, co zrobić z psem, czy go zabrać, czy zostawić, jak również kastracja i sterylizacja, czyli czy warto, czy nie warto. No, przeważnie możemy porozmawiać, też mamy zaplanowane, żeby porobić sztuczki z psami. No i to jest też dobry socjal dla naszych psów, bo jednak muzyka jest, dużo ludzi i psy przyzwyczajają się do życia w mieście. To jest właśnie bardzo ważny element w ogóle wychowania psa, żeby pies umiał zachować się w każdym miejscu i po prostu słuchał swojego opiekuna. Dzieci i młodzież chętnie oglądały mikroskopijny świat w dużym powiększeniu. Oglądamy owady. A jakieś konkretne gatunki? Widziałem tu chyba albo pijawkę, albo jedną z muchówek, nie wiem, to jest coś takiego, się wiło takiego czerwonego. Czyli pierwszy raz masz możliwość obejrzenia owadów pod mikroskopem? Nie, pierwszy, jeszcze kiedyś kolega przyniósł do szkoły, to oglądaliśmy. Jak ci się podoba? Fajnie, tak, fajnie, tylko trochę ohydne, jakby to powiedzieć. Prezentujemy to, co można złowić w tym zbiorniczku, który tutaj jest w parku. Dokonaliśmy połowów i to właśnie prezentujemy tutaj w szalkach. Także dzieci mogą oglądać bezkręgowce żyjące w wodzie. Oprócz tego mamy też stabilne preparaty dla dzieci, które są mniej cierpliwe, bo jednak to się rusza i znalezienie pod dużym powiększeniem takiego jednego małego owada wymaga troszeczkę zręczności. Także mamy też preparaty botaniczne i zoologiczne. Nie brakowało zajęć artystycznych i sportowych. Podczas kilkugodzinnej zabawy zaprezentowali się miłośnicy chodzenia z kijami z Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Nordic Active. Jedną z atrakcji była również jazda konna. Mimo iż upał dawał się we znaki każdemu, ekoedukacja na świeżym powietrzu przyciągnęła wielu. Fajnie się tutaj kąpie, się tak pryska. Mi się najbardziej podobało stoisko z nadleśnictwa. Były tam konkursy. I to było fajne. Były trudne i łatwe i dużo nagród wygrałyśmy. Mi się podobało wszystko. Piknik dla natury był także okazją do nagrodzenia laureatów konkursu plastycznego Ekożubr. Prace z wykorzystaniem materiałów wtórnych wykonywali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. O,
około 20-30 prac. Głównie jesteśmy za to bardzo dziękujemy gimnazjum numer 2 w Tarnobrzegu. Była najliczniejsza grupa, która do nas dotarła właśnie z pracami. Największą inicjatywą właśnie wykazali się ci najmłodsi. Najstarsze grupy były tak troszeczkę różnie, ale równie ciekawe. Jest to po prostu taka jak gdyby no, odskocznia od tego, co tam mają na co dzień, czyli wszelkie gry i później odzwierciedlenie tego w różnych pracach. Tutaj musieli inaczej myśleć, inaczej pracować. No nam się bardzo podobały. Ekoedukacyjnemu piknikowi towarzyszył 30. Festiwal Piosenki Ekologicznej, podczas którego zaprezentowało się 34 wykonawców w 4 kategoriach wiekowych. Celem tego festiwalu jest przede wszystkim jedna z form edukacji ekologicznej, po prostu, która ma promować walory przyrodnicze i idee ochrony przyrody. Nie wierzę.